Witam, z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Ostatnio na maila dostałem fajne zapytanie, że czy mógłbym opisać to akwarium, jak ono jest założone, bo napisało do mnie dwóch braci z Olsztyna, Kamil i Wojtek, i chcieliby właśnie w takim stylu sobie założyć to akwarium, bo tata kupił im akwarium takie długie na 100 cm, wysokie na 40 i szerokie na 35, także takie podobne jak moje, tylko moje jest dłuższe. I właśnie, czy mógłbym im to powiedzieć, jak ja mam to założone. Także wszystko wam objaśnię. Czyli zaczynamy tak. Jeżeli macie już akwarium ułożone na jakiejś tam komodzie, to radziłbym wam, aby pod akwarium dać jakąś taką matę półcentymetrową, żeby to nie stało na, żeby to szkło gołe nie stało na drewnie, tylko podłóżcie sobie tam jakąś gąbkę taką, albo jakąś matę taką pod akwarium. Jeżeli macie już ułożone, to może zacznijmy od podłoża. Jak już akwarium wam stoi w tym miejscu, którym chcecie, to tak. Na sam spód wysypcie sobie keramzyt, ja tak mam zrobione. Później na ten keramzyt dawałem ziemię ogrodową, taką z kretowiska. Nie kupowałem żadnej ziemi, tylko taką z kretowiska. Ona jest spulchniona, także bardzo fajnie nadaje się do akwarium. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, no to możecie kupić najtańszą ziemię w sklepie ogrodniczym. Także taką ziemię uniwersalną, bez żadnych tam dodatków, tylko taką najzwyklejszą ziemię. Później ja na tą ziemię dawałem piasek. Ale teraz mogę, taką pół centymetra piasku dawałem chyba. Ale mogę wam teraz doradzić, że jakbym zakładał drugi raz, to już bym tego piasku nie dawał. Tylko bym od razu to przysypał właśnie żwirkiem. U mnie występuje dwa rodzaje żwirku. Jeden żwirek, ten co idzie na ten piasek, to jest grubszy, przysypany tak z 2 cm. I na to idzie ten drobny piasek, który teraz jest widoczny, taki dekoracyjny. I tak radziłbym wam tak, żebyście sobie zrobili to podłoże, żeby przynajmniej miało tak z 8 cm. I wtedy będzie wszystko git. Dobra, jeżeli mamy załatwione sprawę podłoża, to wtedy spróbujcie sobie to rozplanować i ułożyć dekoracje, jak macie tam. Jaki macie pomysł na tą dekorację, bo nie wiem, co wy tam będziecie chcieli, czy korzenie, czy jakieś skałki, czy jakieś kamienie, no nieważne, co wam tam przyjdzie do głowy, to jak sobie to już ułożycie i dopiero wtedy sadźcie roślinki. Jeżeli będziecie sadzić roślinki, to nalejcie sobie tak wody, żeby wam przykryło tylko ten, tak do połowy tego wysypanego żwirku. I wtedy sadźcie sobie roślinki, już jak macie to wszystko ułożoną dekorację, aby później nie było problemu z tym przedstawianiem, wyrywaniem, tylko to jak już zrobicie, tak jak ja, bo ja nie mam żadnej siatki na tym, nic nie mam, tylko tak jak wam mówię. Żeby później nie wyrywać, bo zabrudzicie to, tą wodę całkiem. I jeżeli już posadzicie te roślinki, to nie wiem jakie tam będziecie mieli, ale jeżeli będziecie kupować, no to kupcie sobie na trzeci plan, na środkowy i naprzód, takie mniejsze. To w każdym zoologicznym czy w internecie to jest opisane przy roślince, która na który plan się nadaje. Żebyście nie sadzili na przykład dużych roślin na przodzie, a gdzieś mniejsze, które rosną gdzieś za nimi, bo wtedy to nie będzie ładnie wyglądać. Dobra, jeżeli mamy załatwione to, jaką ja mam filtrację? U mnie to akwarium jest napowietrzane, czyli filtrowane trzema filtrami. Tam jest BioPower, Echemian BioPower 230. Tutaj mam dwa Aquaela Fan 2 Plus
i za nimi filtr taki gąbkowy, który jest zasilany pompą Eheima 400. I to tyle. Co do czyszczenia tych filtrów, to tak. Ten filtr gąbkowy, który jest napowietrzany Eheimem, ja czyszczę tak raz na 4 miesiące. Nie wyciągam go raz na 4 miesiące. Aquaela, ten dwójka, czyszczę tak raz na miesiąc. Natomiast ten Biopower zawsze czyszczę tak 2 dni przed podmianką. I tak jak możecie zauważyć, u mnie się to sprawdza. Dobra, filtracja omówiona, oświetlenie jakie ja mam. Jeżeli macie takie na 100 metrów, no to kupcie sobie też taką belkę. Ja mam taką zwykłą, najzwyklejsze żarówki, taką belkę na dwie żarówki, czyli one chyba mają po 18 W. 120 chyba, czy 140, już nie pamiętam jak, nie, 140 ponad, tak, 140 chyba, bo czyli one mają 18 albo w sumie jest około 400 W na to akwarium. Takie mam oświetlenie, ale jak wy będziecie mieli mniejsze, to możecie sobie tą belkę zrobić mniejszą. No i tu by było z grubsza załatwione te sprawa techniczne. Nie mam w ogóle żadnych grzałek. Nie potrzebuję po prostu. Akwarium już ma około 900 dni i możecie sami zaobserwować, jak to u mnie się sprawuje. Także żadnych grzałek, niczego nie potrzebuję. Mam termometr, gdzieś tam jest. Jest 27 stopni teraz u mnie w akwarium, także, ale to możecie zaobserwować, bo z tego, co żeście napisali, to też będziecie chcieli hodować żyworódki. Także myślę, że na mieczyki, na molinezję to starczy, tak, temperatura tak od 24 do 26 stopni będzie git, jak będziecie mieli. Chyba, że będzie spadać, to zaobserwujecie, jak gdzieś w zimie, jak wam będzie spadać gdzieś do 20 czy tam poniżej, no to, ale jak tak do 22, do 23, to nie ma problemu, możecie bez grzałki śmiało akwarium może funkcjonować. No i pewnie z grubsza tyle, tak jak ja mam to urządzone. A co do tego, co do roślin, czy bo żeście napisali, że u mnie fajnie to rośnie, to na początku miałem te kryptokoryny karbowane, ale tak mi zarastały tą górę, że światło nie padało i wyrwałem to i teraz obsadziłem, także oto pół akwarium tego to są same anubiasy. Także różne rodzaje tych anubiasów możecie zaobserwować, jak to właśnie u mnie to rośnie. I taka rada, jeżeli będziecie sadzić te anubiasy albo takie gdzieś dekoracje czy co, no to tam pod tymi właśnie elementami, pod tymi anubiasami czy tą dekorację, to ziemi nie potrzebujecie. Dajcie tam zwykły żwir, bo po co dawać tam ziemię, jak i tak roślinek tam nie będziecie sadzić. Nie leję tutaj żadnej chemii. W ogóle to akwarium nie jest nawożone żadnymi nawozami. Nic. Kompletnie nic. Tak jak możecie zaobserwować, tak jest. Tutaj o, widzicie tą trawkę, tutaj kryptokoryny, tutaj nurzajce rosną i jest ok. Zieloniutkie, ładnie, wybarwiają się. Nic nie potrzebują, tak jak u mnie. Nie ma żadnych nawozów. Później tak, jak ja karmię te ryby. Jak już posadzicie, zalejecie to akwarium to i podłączycie tą filtrację, oświetlenie zamontujecie sobie, także radziłbym wam tak, żeby tak z 10 do no 10-14 dni, jak najlepiej by było, jakby to stało z 14 i więcej dni, ale jak wam się spieszy czy coś, no to tak 10 dni po zalaniu, no możecie już pojedyncze rybki wpuszczać. Na początku, jak jeżeli kupujecie, kupcie sobie z jedną parę, na przykład
mieczyków, czyli samca jednego i dwie samiczki, żebyście nie kupili na odwrót dwóch samców i samiczkę, bo będą samce się gonić i jeden drugiego zamęczy, jak jest mało. U mnie jest dużo, także u mnie się nie gonią te samce. Ale jakby było dwa w akwarium, to jeden silniejszy będzie ścigał drugiego. Także mieczyki kupcie sobie, dwie samice i jednego samca. Molinezję, no to jak kupicie sobie jedną parę, to naprawdę wam starczy, bo to się po dwóch czy trzech tygodniach już, jak kupicie taką dorosłą oczywiście, no to będziecie już mieli młode na 100%. No i gubiki tak samo, tylko z gubikami bym wam radził, jak chcecie te endlerki, no to znów na odwrót. Kupcie sobie trzy samce i na przykład dwie samiczki. I na sam początek wam starczy. I jeszcze jakąś tą ekipę sprzątającą, żeby ten pokarm, co wam tam spadnie, to żeby zjadło jakieś strzyki, ryski na początek i z jednego glonojada. Albo kosiarki małe, tak jak tu widzicie kosiarki, tylko te już są duże. Ale tak jak kupicie takie małe, to one będą super się też prezentowały. No i co? Co do karmienia rybek, jak ja karmię? No to ja karmię te rybki dwa razy dziennie. Rano zawsze daję pokarm płatkowany. Kupuję z JBL-a ten dwa rodzaje tego pokarmu premium i z Tropicala też te softy. No i granulaty jakieś dla tych na spodzie. Ja kupuję taki disk z czosnkiem. Opiszę wam to w mailu. Wszystko wam powiem, jakie ja te pokarmy stosuję. A co do mrożonek, to daję mrożonki na wieczór i też różnego rodzaju. Tak jak u mnie na te wszystkie te akwaria, to daję, zaraz wam powiem, coś x6 tych kostek tego pokarmu. I to wystarcza. I tam na pewno daję dafnię, płodzienia, artemię, kryl drobny, oczlik. No też wam wypiszę, jakie ja te pokarmy stosuję. I tyle. I więcej nic nie dodaję. A jak macie możliwość złapania sobie jakieś rozwielitki na stawie czy coś, no to też możecie dać. W internecie może poszukacie sobie na przykład, jak ktoś karmi taką rozwielitką, jak on to stosuje, jak on to, że nie wlewa od razu, tylko tam przepukuje, to już sprawdzicie sobie. Ja tak nie robię, ja w ogóle nie mam takiej możliwości, także ja dodaję tylko pokarm kupowany. No i co o tym akwarium? No i tak jak obserwowaliście, no to akwarium już ma 9 dni. Tak szczerze mówiąc, od 2 lat już nie kupowałem tutaj żadnych ryb. Żadnych. To, co wychowuje się samo, także to jest. Ja tak myślę jeszcze pociągnąć, żeby z 4 lata postało i będę próbował coś sobie zmienić, tą aranżację, no bo już 4 lata stoi bez żadnych ingerencji. Tylko podmianki, jak ja robię. A, jeszcze wam opowiem, jak ja robię wam te podmianki. Na początku te podmianki robiłem raz na 2 tygodnie, tak większą ilość, tak odlewałem wody, a teraz jak były te upały, to tak co 7 dni regularnie, tylko mniej na przykład. Nie dużo, ale troszkę mniej odlewam tej wody i regularnie co 7 dni robię podmiankę. Nalewam sobie z 2 dni wcześniej wody, aby odstała i po 2 dniach wlewam. I jeszcze wam taką radę, jak będziecie czyścić sobie filterki, no to żebyście nie podmiankę i czyszczenie tych filterków nie robili w jeden dzień, bo żeby nie stracić biologii w tych filterkach, także wcześniej sobie wyczyścić tą gąbkę w tym filterku, a tak po 2 dniach zrobić podmiankę. Co do odmulania podłoża, nie odmulam w ogóle podłoża, także i widzicie, jak to się prezentuje. Także
Naprawdę, tanim kosztem to akwarium jest zrobione, jak to się mówi, potajności. Wiele do tego ingerencji nie wkładam, jedynie tak jak mówię, co tydzień podmianka i to jest to wszystko. No i oczywiście karmienie codziennie, no bo bez tego ryby by zdechły. No i tyle. Tak u mnie funkcjonuje to akwarium. Jeżeli Wam pomogłem, to super, jeżeli macie taki pomysł właśnie założyć sobie takie akwarium. A jeszcze Wam napiszę, jeżeli macie ochotę, podajcie mi adres na maila, to Wam wyślę jakieś. Wiadomo, rybek Wam nie wyślę, bo nie przeżyją podróży, ale jakieś tam filterek, czyścik czy grzałkę, bo u mnie to leży niepotrzebnie. Jak będziecie chcieli, to Wam zapakuję i o, pokarmy, jakie ja stosuję, dam Wam też trochę tych próbek takich na spróbowanie. Także napiszcie, ja Wam zrobię paczkę i wyślę i bez problemu będziecie, to co ja podaję, to będziecie mieli. Wiadomo, mrożonek Wam nie wyślę, bo się roztopią, ale Wam podam nazwy, wszystko jak to jest. No i pewnie tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, no to mi dopiszcie, to Wam tam jeszcze coś powiem. I tak właśnie u mnie prezentuje się to akwarium. Jeżeli się Wam podoba, bo napisaliście, że fajnie, no to bardzo mi miło, super. No i pewnie tyle. Także z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. No i do następnego. Jeżeli coś będziecie mieli jeszcze jakieś problemy z tym, no to pytajcie, nie ma problemu. Na razie, cześć.